Zobacz, kto zostaje przy tobie, gdy jesteś przybity, przygwożdżony, ośmieszony, osaczony, zlekceważony, zdradzony, wyrzucony z pracy, sprzedany, oszukany, chory, cierpiący, wreszcie umierający. Kto przy tobie zostaje? Jak niewielu jest wtedy ludzi obok nas, a czasem nawet nikogo. Zawsze jednak jest przy tobie, gdy masz krzyż, Maryjo. Właśnie dzisiaj zostało napisane, a obok krzyża Jezusowego stały, Matka Jego. Na pierwszym miejscu jest wymieniona. Jest to więc ktoś, kto na pierwszym miejscu stoi przy krzyżu. Jest najbliżej. Siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Wreszcie był tam również Jan. I to jest pierwsza strona prawdy, która wydobywa na światło naszego umysłu tą osobę. Maryja jest przy krzyżu. A jest jeszcze druga strona. A czy ja, czy ty, gdy przeżywasz swój krzyż, gdy cierpisz, gdy jesteś złamany życiem, zmiażdżony, przybity, opuszczony, bezsilny, wreszcie pokonany, czy nawet umierający, czy potrafisz zobaczyć, że ona jest przy tobie? Czy w takim momencie otwierasz oczy na nią? Jezus dał nam przykład, jak mamy zwyciężać taką chwilę, jaką jest krzyż. Zostało napisane, kiedy więc Jezus ujrzał Matkę. Zauważcie, pierwsze, co zrobił Jezus na krzyżu, to spojrzał na Matkę. To było pierwsze, co On uczynił. A gdy Jezus ujrzał Matkę, wisi na krzyżu i patrzy przede wszystkim na nią. Ją pierwszą dostrzega. Dlaczego ją pierwszą dostrzega? Abyś ty dostrzegł to, że ona jest pierwsza przy krzyżu. Właśnie w tych słowach On pokazuje ci, na kogo otwierać powinieneś oczy, gdy już nawet usta ci się zamkną z bólu. Właśnie na nią. I On to pokazuje w tej Ewangelii. Zobacz wtedy, że ona cały czas stoi przy tobie. Maryja nigdy nie opuszcza. To my możemy opuścić powieki, ale ona nie opuszcza nas. To my, opuszczając powieki, przestajemy ją dostrzegać przy nas, ale ona jest przy nas. Nigdy nie jesteś sam na krzyżu. Tylko nie otwierasz się na Maryję, jeśli jej nie widzisz przy krzyżu. Kiedy cierpisz i mówisz, wszyscy mnie opuścili, nigdy to nie jest prawdą. Mówisz tak, bo nie widzisz, że ona stoi. Ona jest przy tobie. A to, że jej nie dostrzegasz, wcale nie znaczy, że jej nie ma. Może po prostu nie otwierasz oczu i cierpisz z zacieśniętymi powiekami. Wtedy jest jeszcze większa ciemność. Ona jest i nigdy cię nie zostawi. Jest przy tobie. Nawet wtedy, gdy umiera w tobie nadzieja, gdy umiera miłość i gdy umiera twoja wiara, wreszcie gdy ty sam, jeśli jesteś umarły w grzechu, możesz liczyć już tylko na nią. Kiedy zdjęto Jezusa z krzyża, pierwsze kolana, które go przyjęły, to były jej. I kiedy jesteś umarły w grzechu, kiedy już wszyscy na ciebie machnęli ręką i ty sam nie widzisz już wyjścia ze swojej śmierci, ona jeszcze ma nadzieję. I ona robi wszystko, żebyś się nawrócił. Była przy Jezusie aż do schowania Go w grobie. Będzie i przy tobie, nawet wtedy, gdy twoja sytuacja będzie beznadziejna. Jest wtedy, gdy ciemność, gdy siły mroku, gdy szatan, ten smok, o którym dzisiaj była mowa w Apokalipsie, ogarnia twoje życie. Jest wtedy. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał: Maria jest najstraszniejszym wrogiem, jakiego Bóg uczynił przeciw diabłu. Te słowa mogą kogoś dziwić, bo ktoś mógłby powiedzieć, to Bóg jest najstraszniejszym wrogiem, to Jezus jest najstraszniejszym wrogiem. Owszem, Bóg jest Bogiem. Ale Bóg właśnie upokarza, zwycięża szatana boskim pomysłem. I ten boski pomysł to się nazywa Maryja. Nawet pokonanie przez Boga, przez samego Boga, bezpośrednio przez Boga, nie upokorzy szatana tak bardzo, jak pokonanie go przez Maryję. Dlaczego?
Ponieważ szatan jest duchem pychy. Ten smok siedmiogłowy, ten obraz szatana, dzierżącego władzę nad siedmioma grzechami głównymi, ducha pychy, ten duch nie może znieść jednej rzeczy. Być upokorzonym przez istotę słabszą, najsłabszą, najmniejszą. To jest wielkie upokorzenie. I Bóg właśnie wymyślił coś takiego. Żeby go upokorzyć nie swoją potęgą, tylko przez kogoś, kto jest słaby, mały, maleńki. Imię Miriam po hebrajsku znaczy kropelka. To nie jest nawet morze, to jest kropelka. Być pokonanym przez kogoś takiego małego to wielka hańba dla złego ducha. Pokonanie go przez słabą istotę, przez stworzenie jest dla niego wielkim ciosem. Na wschodzie do dziś utrzymuje się przekonanie, że kobieta jest słabszą, że jest słabszą w swoim istnieniu. Zresztą nie jest chyba nikomu to obce, jaki status zajmuje kobieta na przykład w krajach arabskich. Być Arab, który jest zabity przez kobietę, uważa, że idzie do piekła. To jest dla niego wielka hańba. I w tym przekonaniu trzeba rozumieć też, takim przekonaniu bliskowschodnim czy orientalnym, trzeba rozumieć, dlaczego Bóg właśnie coś takiego wymyślił, że pokonuje szatana przez kogoś małego, przez Maryję. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Może ona jest trochę niewłaściwą analogią, ale korzystając z praw analogii, trochę przybliży nam temat. Wyobraźmy sobie mecz bokserski pana Gołoty i jeszcze jakiegoś supergiganta boksera. W czasie tego meczu pan Gołota rozbija w miazgę swojego przeciwnika. Po trzech rundach przeciwnik leży, drży, agonia następuje. I nagle żona tego przeciwnika wskakuje na ring, bierze sobie buta, zdejmuje z nogi i zdziela pana Gołotę prosto w głowę. No i on oczywiście pada za pierwszym ciosem, jest nokaut, sędzia go liczy. Koniec. Koniec kariery pana Gołoty. Dlaczego? No bo pokonał go ktoś nieprzewidziany po prostu w tej grze, w tym meczu. Trochę może nie jest dojrzały ten pomysł mój, ale on trochę odzwierciedla sytuację, jaka zaistniała na arenie duchowej. Szatan został pokonany przez kogoś, kto po prostu jest bardzo słaby, kto jest mały. I Bóg postanowił to wykorzystać na całe wieki. Dlatego właśnie mówimy do niej królowo. Dlaczego? Bo jest maleńką, słabą kropelką. Dlatego szatan już nie może zrozumieć, że właśnie największe siły Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa, umiejscowiły się w tej osobie. Stąd szatan przede wszystkim walczy z Maryją. Bo kiedy ją wyeliminuje z walki, to on jest nawet dumny, kiedy jest pokonywany przez Boga. To mu schlebia, że powiedzmy, a takiego przeciwnika mieć przed sobą, to jeszcze można, że tak powiem, przegrać z honorem. Stąd wyeliminował Maryję z wielu kręgów protestanckich czy z wielu innych kościołów i w ten sposób ma większe, o wiele większe pole do działania. Bóg uczynił Maryję specjalnie pogromczynią ciemności, ponieważ pycha szatana, jak powiedziałem, bardziej cierpi, gdy jest upokorzony przez słabą kobietę, niż wtedy, gdyby bezpośrednio potęga Boga go pokonała, nie posługując się tą słabą, pokorną niewiastą. Dlatego też nie zapominajmy, że Bóg chce dać nam najlepszą obronę. Szatan nawet nie wchodzi w konfrontację z Maryją, ponieważ wie, że w niej umiejscowiły się te największe potęgi Boże, że ona za królową aniołów jest matką Mesjasza i on nawet ucieka na sam głos, na jej obecność, odchodzi od człowieka. Także wszystkie te osoby, które mają jakiś bardzo bliski związek z Maryją, mogą się czuć bezpieczne, nawet jeśli są atakowane, mogą się czuć bezpieczne. Ona króluje tam, gdzie ty już nad sobą nie panujesz, dlatego jest królową. A powiedzmy sobie szczerze, jest wiele takich sfer naszego działania, w których nie panujemy nad sobą. I bardzo dobrze, że jest ktoś, kto jest królową.